na przepięknym wjeździe do północnego zejścia, północnej strony Grand Canyon. Jest no, widok niesamowity. Mijamy tak jakby różne strefy klimatyczne. To jest, teraz jesteśmy na podwyższeniu, a przed chwilą jechaliśmy taką prostą, równą doliną na wysokości chyba 5000 feet. Zauroczeni tą drogą i podróżą. Państwa, jesteśmy o 4 po południu. Jutro o 4, ale rano, Damian wyrusza w tą trasę North Cape. Dokładnie w tą, mniej więcej tak wygląda. Wyruszam albo nie, jeszcze pogadam z leśniczymi dzisiaj, bo jak się okaże, że na dole kanionu jest 45 stopni, to jeszcze sobie to przemyślę, ale najprawdopodobniej pójdę, że o 4 rano wyruszam. No i zobaczymy się na północnej stronie. Południowej chciałeś powiedzieć. Południowej. Czyli mówiąc najprościej, przechodzisz jutro Grand Canyon. Wszerz, tak, od północnej strony do południowej. No ja dodam tylko, że ja na razie nie wiem, żeby jakiś to Polak zrobił, dokonał tego wyczynu. To nie jest taki wielki wyczyn. Myślę, że tak, ale jest to na pewno bardzo duże przedsięwzięcie, zwłaszcza o tej porze roku i przy tej temperaturze. Elevation. Zaczynasz na wysokości 8250, nie? I rzeka jest na 2400. I patrz co napisane jest, że jak się wyruszy stąd, to do rzeki, że nie rekomendują, żeby w ciągu jednego dnia. Tak no. Piszą? A to nie nawet, żeby wyjść w drugą stronę, tylko żeby dojść do rzeki, to no. Nawet nie polecają. Tak, buty są. No tak to mniej więcej wygląda. Ja tam nie będę schodził, ale pokażę tutaj na zdjęciu. Wprawdzie w laczkach, ale jutro będzie chyba profesjonalnie ubrany. Tak się zaczyna ten szlak. Idziemy wszyscy razem zobaczyć, jak to wygląda dzisiaj. Bo on takich leniwych, albo tych, co nie mogą, a chcą koniecznie zejść na dół do Colorado River, na dół kanionu, to sprowadzają muły i to na jego cześć tak łatwo. A my teraz idziemy obejrzeć Grand Canyon, a z północnej strony kanionu to jest najpiękniejszy widok na kanion.
Witam wszystkich. No właśnie dotarłem na dół kanionu. Tam przede mną jest rzeka Colorado i most, który mi pomoże przedostać się ze strony północnej na południową. Zajęło mi tylko 4,5 godziny, żeby zejść tutaj z północnej strony. Zasuwałem jak mały kołowrotek. No i ale teraz się zacznie wesoło, bo cały czas pod górkę. Przez 9 mil. Ale jeżeli przeżyłem już tyle, to przeżyję i resztę. Pozdrawiam z tego miejsca. Więcej nie będę już filmował ani robił zdjęć. Nie mam czasu, muszę gnać, póki słońce mnie tutaj nie wypali do cna. Ładnie tutaj jest, muszę powiedzieć. Do usłyszenia. Witam ponownie. Już byłem na tym moście, już przechodziłem na drugą stronę, żeby rozpocząć morderczą wędrówkę w górę kanionu, ale sobie tak pomyślałem, że gdybym ja nie zszedł na dół do rzeki Colorado w wielkim kanionie i nie zanurzył w niej swoich stóp, no to przecież by było bezeceństwo. Jest tak cholernie zimna, że już mam dosyć. O! Że tak to tutaj wygląda. Rzeka bardzo bystra. Tak jak wczoraj leśniczy mówili, a temperatura wody jest jakieś 48 stopni Fahrenheita. Co potwierdzam. Ale przyjemnie tak opłukać nogi po 23 km wędrówki. O to właśnie one. No jeszcze musicie mi wytrzymać kawałek. Rzeka bardzo bystra, że musiałbym powiedzieć. I mostek. To było chyba na tyle. Witam ponownie. Jestem już praktycznie na samej górze. Została mi może jeszcze mila. No to jest trasa, którą szedłem dzisiaj. Bogowie mi też dzisiaj sprzyjali, bo było cały czas zachmurzone. Może przez godzinę, może przez dwie. Waliło strasznie słońcem, ale potem nadeszły znowu chmury. I naprawdę mi to pomogło w dzisiejszej wyprawie. Czas mam też niezły, bo się myślę jakieś 10-11 godzin. Tyle się zmieszczę. A planowałem pomiędzy 12 albo 16. Zasuwałem naprawdę. Narzuciłem takie tempo. 30 czerwca 2010 wjeżdżamy na południową stronę Grand Canyon. Witamy mistrza! Proszę Państwa, przedstawiamy mistrza. Pierwsze wrażenie, jak było? No, było fajnie, fajne widoki. Na początku myślałem, że będzie bułka z masłem, ale później jak się wychodziło w górę, to już było ciężko. Proszę Państwa, 10 godzin 20 minut przejście ze strony północnej na południową przez cały Grand Canyon. Nóżki bolą, ale nie są ani poobdzierane. Buty po prostu już mnie tak cisnęły. Ale rekordy bijesz, wujek? Chyba tak do tego piwa ciągnąłem. A teraz w dowód uznania pierwsza nagroda. Teraz możesz nosić tą koszulkę. Pokaż, co tam pisze. Co pisze? Na koszulce pisze... Hi. O kurde, skąd taki ten? A jak to skąd? Na specjalne zamówienie. Przyłóż mu tam. Pierwsza nagroda. Polak, który przeszedł cały Grand Canyon w 10 godzin 25 minut, kapeluszu widać. Damian, gratulujemy, gratulujemy. Tak się.
Ten doszedłem. Doszedłem? Nie, on tam... Tam, gdzie jest ta dużo zielonych drzew. To on się tam wszędzie. Ja się zabierzę. I później... No i później widać w górę od niego trasę. No, taka trzepa jest za tą... Tak. I tam trzeba się wspinać, nie? No... Tak w prawo ona idzie... No i później całą tą taką szczeliną na wprost. Warto było, Damian? Warto było. Warto. Drugi raz już nie pójdę, ale warto było. I z krawędzi na krawędź i z powrotem. To byłby wyczyn. W jeden dzień, tam i z powrotem. W jeden dzień. Bo dzisiaj jakbym się nie zatrzymywał, tak troszeczkę przycisnął na koniec, to tak 8,5 godziny bym to zrobił. Czyli jak wytrzymać taką kondycję i tak z powrotem, to można 16-17 godzin. Można w jeden dzień to zrobić. Z latarką na początku i na koniec, ale można. Ale to już na to się nie zdecyduje. Przydała się latarka. Tak, ale tylko pierwsze pół godziny. Ja tak używałem. No to popatrz sobie jeszcze na tą swoją trasę, gdzie spędziłeś dzisiejszy cały dzień.